Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w mojej nowej, jakże oryginalnej serii, bo przecież Postala 2 nikt nigdy nie nagrywał, nie? Niemniej, Postal 2, którego zamierzam nagrać, to nie będzie ten zwykły Postal z dodatkiem, ale będzie to Postal, którego przejdę na modzie AWP, czyli A Week in Paradise. I czym ten mod się różni od tej oryginalnej gry? Otóż on przede wszystkim daje nam możliwość połączenia weekendu z tymi 5 pierwszymi dniami, ponieważ poprzednio dodatek był zupełnie czymś osobnym. Co za tym idzie, bronie z dodatku możemy mieć już w poniedziałek. Dodatkowo dochodzi do tego wiele różnych fajnych innych broni, typu tasak czy wyrzutnia głowic nuklearnych. No jest tego całkiem sporo, fajnie, że to dodali, tylko nie wiem, czy wam to wszystko pokażę. Ale no nic, no, zaczynamy naszą grę. Bardzo kontrowersyjną grę, bo jeżeli słyszeliście o Postalu 2, to pewnie słyszeliście całe takie fajne rzeczy, o które się tutaj mogą dziać. Weźmy sobie poziom, no taki jaki jest, czyli przeciętny. Już potem to już może być trudno. Grałem na poziomie Wszyscy mnie nienawidzą, ale no powiem wam, że jest to dosyć ryzykowne. Znaczy, fajne na dłuższą rozwałkę, ale trudno się wykonuje misję. No i cóż, zaczynamy. Cóż, cała akcja tej gry toczy się w miasteczku Paradise, a nasz główny, teraz właśnie nie wiem jak go nazwać, antagonista czy protagonista? No protagonistą nie jest, bo nie jest pozytywny, a antagonista to zawsze jest ta postać przeciwna tej głównej postaci, ale mniejsza, no nasz główny bohater, koleś z Postala, musi codziennie tułać się w celu zrobienia różnych rzeczy, dość przeciętnych rzeczy, takich jak wypełnienie petycji, oddanie książki do biblioteki czy kupienie mleka. Ale możemy mu pomóc to zrobić w bardziej niekonwencjonalny sposób. To jest właśnie to, za co lubię tę grę, że tutaj tak naprawdę, i mówię tu o tej podstawce, ponieważ z weekendem jest już trochę inaczej, jeżeli nie chcemy zabijać niewinnych osób, to nie musimy tego robić. To znaczy wiadomo, że jeżeli wyskoczy na nas koleś z karabinem i tak dalej, no to możemy go zastrzelić, ale to jest obrona konieczna. Natomiast tutaj od poniedziałku do piątku możemy normalnie wykonać wszystkie czynności, nikogo nie zabijając. Ale to nie jest aż tak ciekawe. To znaczy uważam, że nasza postać musi być psychopatycznym mordercą, więc tak trzeba ją wykreować w tym odcinku, jak i w reszcie odcinków. A dlaczego w weekendzie nie można już takiej dowolności tutaj sobie wybrać? Dlatego, że to jest już bardziej narzucony scenariusz. Nie mamy takiego otwartego świata. O, a oto i nasz dom. Nasza piękna przyczepa. Tu sobie żyjemy z naszą żoną i psem. Nasza żona pojawia się dopiero w pewnym DLC. W sensie, że ją widzimy. W mordę! Jezu! Gorąco tu jak w odbycie diabła. Kiedy przeprowadziliśmy się do piekła? To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili. Kobieto, dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? Rozwalona. Ała cholera! Jak już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwienia. Jezu, kobieto! Gdzie mleko? Na tej cholernej liście. Umieszczę ciebie na tej cholernej liście. Thank you.
Ej, teraz dopiero zauważyłem. A to zaraz wam powiem, o co biega. Możesz! Durny pies! Nie wypuszczaj psa! Cholera! Zapuść. I nie zapomnij o cieście migdałowym. Dobra, dobra, nieważne. Niech zgadnę. To na pewno będzie ciekawy dzień. Oj tak, to będzie ciekawy dzień. Spotkać się z Vincem. Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuję. Zgarnąć trochę forsy. Znakomicie. Aha, mam cię. Kupić mleko. Gdzie to było? O, jest! Sami przyznajcie, że to nie są typowe misje, jakie widujemy na co dzień w FPS-ach, ale tutaj one się sprawdzają. A ta rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, to jest ta torba z żarciem, znajdująca się na naszej przyczepie, której chyba w samej podstawce nie było. Ale takie pytanie, jak ja mam tam wejść? A już chyba wiem. O właśnie ta. Przy czym właśnie możemy sobie się nią posilić. No i dostaliśmy pierwszą broń, czyli łopatę. Tych broni jest znacznie więcej. A co do ekwipunku, no mapa, kasa, którą już dostajemy na samym początku. Faja, która nam daje energię, niestety potem nam ją zabiera. I właśnie żarcie. No dobra, zobaczmy, co tam w gazecie jest napisane. No, prawie jak w Papers, Please, nie? Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy? Ale przynajmniej ma to walory edukacyjne. Nowa gra wideo obiecuje trening bezdomności dla dzieci. Rada Miejska piętnuje szokującą grę. Nikogo to nie obchodzi. Lump z planem. Uniknięto procesu przez zmiany I na Y. AdWS przenosi się do Paradise. Demonstranci podążają. Tak, tutaj mamy trochę zburzenie czwartej ściany, bo AdWS, czyli studio, które wyprodukowało tę grę, również istnieje w tej grze. I teraz... Tak, co by tutaj na samym początku zrobić? A właśnie, na tym trybie trudności, jeżeli mamy wyjętą broń, to nas atakują. Myślę, że najbliżej jest mleko, a że mamy kasę, chociaż ona nie będzie nam potrzebna, no to pójdziemy tam w pierwszej kolejności. Najpierw jednak wypadałoby zdobyć jakąś broń. Tutaj są drzwi, ale ja wyjdę sobie bardziej niekonwencjonalnie, znaczy wejdę bardziej niekonwencjonalnie, no i mamy ten. Oj, proszę pani, co mi pani tu ucieka? No. A, dobra, niech. No i uciekła. Dobra, skoro mieszkanie jest już puste, zobaczmy, co tutaj można sobie zdobyć. Bo chyba paralizator to nie była jedyna rzecz się tutaj znajdująca. Właśnie, kanister z benzyną, bardzo przydatny. Można oczywiście dolać tej benzyny do auta, czy tam gdzieś, bo do, jak żeby inaczej tutaj z tym postąpić. To chyba wszystko, a właśnie. Otwórzmy okno. Co najciekawsze, możemy zabić tutaj multum osób, ale jeżeli się tutaj cofniemy, bo to nie jest tak, że mamy otwarty teren, tylko gra się co jakiś czas ładuje, no to oni wszyscy na nowo tutaj są i zupełnie zapominają o tym, że przedtem ich zabiliśmy. Okej, no to tutaj jest jakiś pies chyba zły. No nic, też bym chciał tutaj sobie zobaczyć. Co się tutaj znajduje? No i właśnie, jak widzicie, ta gra, no w tej grze możemy zrobić różne fajne rzeczy, na przykład takie przyłożenie. No ej, proszę pana, chcę tę gazetę. O,
I mamy 10 punktów już na koncie. Zrobiliśmy kasę, proszę bardzo. Tylko tego psa tutaj jakoś nie widzę. Pewnie za chwilę wypaduje. Piesku! No właśnie. Na ogół ciasteczka można tutaj też zdobyć w tej grze i dzięki nim, znaczy nie te ciasteczka, tylko psie ciasteczka i psa przekupić. O właśnie tak. Niestety zdobyłem je później, więc pies nie żyje, ale spokojnie zrespawnuje się przy następnej wizycie, a na pewno tutaj będziemy. Dzwonię po gliny. Dzwonisz po gliny, tak? Proszę pana, coś pan zgubił. Hajdź. No i glin, a właśnie. Dobrze, że wam to pokazałem. Jak widzicie tutaj niestety, jeżeli policjant nas złapie, znaczy przyłapie na gorącym uczynku, to niestety, ale jesteśmy ścigani przez policję i to się odbija na nas. No i tutaj widzicie, pojawił nam się wskaźnik tego zainteresowania policją, ale sam fakt, że znaczy, że spada, no bardzo nam pomaga. No i za chwilę nikt już nie będzie pamiętać tego, co zrobiłem. Tutaj ludzie bardzo szybko zapominają. Ale przejdźmy może do głównego celu, czyli do mleka. Chciałem tutaj zrobić małą rozróbę, głównie dlatego, że po prostu chcę zdobyć jakieś przedmioty. Tu jest sprzedawca tych faj wodnych. Tutaj na razie nie idę, może później mu zrobimy rozróbę. Gdzie jest sklep? Dobrze idę? No, wydawać by się mogło, że idę dobrze. Uwaga! Wypieprzaj mi z drogi, policjantko. Biblioteka, nie, to... Chociaż? Tak, to jest dobra. To jest dobra droga. Jeszcze tylko wejdę tutaj. Apteczka. Apteczka również, no, co robi apteczka, chyba wiecie. Aczkolwiek tutaj nie możemy jej wziąć do ekwipunku, ona nas leczy od razu. Już mi lepiej. O, fajka wodna, fajnie. No, proszę bardzo. Mamy pistolet. Chciałbym zdobyć tasak czy kosę, ale to chyba będzie dopiero w sklepie. No, ej, mała! No, jak za dobrych czasów, emo. Gdzie jest kosa? Ale nie taka kosa, jaka... O jakiej gimby myślą? O, wylosowałeś kosę, fajnie. Widzisz? No nie, czemu policja? Czemu znowu policja mnie musi łapać? Czemu mam takiego niefarta? Ale nic, no zrobimy tak. Jezus, panie władzo. Panie władzo. No. No i nie było warto. Nie było warto. A właśnie, jeszcze fajna rzecz. Możemy tutaj rozpiąć rozporek i oddać mocz. Na przykład na przeciwników. Nie ukrywam, że jestem troszeczkę poszukiwany, ale zobaczymy, czy jeżeli wejdę tutaj... Chwila, to jest... Tu jest mleko? Tak, to jest mleko. Zobaczmy, czy jeżeli wejdę tutaj, to też będę poszukiwany, czy już może przestaną mnie szukać. A nie, jednak nie przestali. No dobra, to ja sobie tutaj poczekam. Niestety nie mam farta do policji. Ale mleko już się zbliża. Już prawie dostaliśmy to mleko. I dzisiaj to chyba będzie jedyna misja, jaką sobie wykonamy. Chociaż, ja wiem. Gdzie jest ta policja? Znaczy, nie żebym chciał, żeby była, ale... Dzień dobry, pani. No, jeszcze nigdy. Widzisz, jestem pierwszy. A jak się uśmiechnęła. Chwila. Proszę pani. Halo, 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 halo. Rany, popraw portki. No, spoko. Tak, tak cię to śmieszy, tak? Śmieszy cię to. Ooooo.
Jezus Maria, a to trzymałem to w sobie od długiego czasu. Czemu uciekasz przede mną? A nie wiem, ludzie w tej grze są jacyś bardzo dziwni. Myślę, że prawdziwą rozwałkę zaczniemy dopiero jak będę miał maczetę. To jest taka rzecz najbardziej przeze mnie pożądana, a kosa jest w sumie jeszcze lepsza, bo jeszcze większy rozpierdol można z nią zrobić. I tu już mamy sklep. W tym sklepie może będzie jakiś... bo ja wiem. A wypieprzaj, myślisz, że jak jesteś policjantem, to co? To wszystko możesz? Okej, mamy sklep. I teraz z tym sklepem... mamy jeden dylemat związany z tym sklepem. Jeszcze tylko tutaj sobie zajdę. Von. To chyba chcą, żebym tu przyszedł. Tu chyba coś było, z tego co pamiętam. A może i nie. Wygląda trochę na opuszczone, ale... myślałem. Tutaj w sumie moglibyśmy iść, jakbyśmy mieli dobry jakiś snajperski... Znaczy, to jest dobre jako punkt snajperski. Ale idźmy do sklepu. I teraz... rzecz, która najbardziej mnie zastanawia w tym sklepie, to fakt, że tutaj jakby trudno stwierdzić, no to jest, sklep się nazywa Lucky Ganesh i teraz Ganesha to jest ten bóg tutaj i on jest typowo hinduski, ale ci ludzie, którzy tutaj prowadzą ten sklep, zachowują się jak Arabowie. No i jesteśmy w tym sklepie. Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie no, pytam serio! No trochę, może śmierdzi. Kolejka! Ustawia się w tę stronę, niewierny! Niewierny! Oj, niewierny. Widzicie, jacy mili? Dobra, jest taka kolejeczka, możemy tu oczywiście stanąć, ale najpierw musimy zdobyć jakiś produkt. Gdzie jest to mleko? A, już widzę mleko. No mleko, chcę je wziąć. No. Prościzna. No pewnie, że prościzna. A co ma być trudno? No to zdobyliśmy to mleko. Zapłać w kasie, albo nie. Natomiast mnie bardzo ciekawi, co jest na zapleczu. Mogą być bardzo ciekawe rzeczy na tym zapleczu. Halo? Co tutaj jest? Ktoś tutaj jest? No nie mówcie mi, że Hindusi tak wyglądają. Chyba sklepikarz zaraz biegnie. Co kradnę? Co kradnę? Co kradnę? No dobra, trzeba trochę broń zmienić. No i spoko. Szkoda, że mi strzelby nie zostawiłeś. Strzelba jest fajniejsza. Potrzebuję tego więcej. Tutaj mamy dwie twoje kochanki. Nie wiem, jakiej jesteście religii. Aczkolwiek... właśnie na Hindusów to mi nie wyglądacie. Ten charakterystyczny okrzyk, jak nas atakują. Przepraszam. No, widzicie, mam szczere intencje. Jest człowiek idzie po mleko, a tu takie coś. Ja to w realnym życiu co najwyżej stanę w kolejce, wezmę mleko i kupię to mleko, a tak to... Dobra, mamy pistolet. Ten pistolet mi powinien wystarczyć do ich rozwalenia wszystkich. O, jest i strzelba. Strzelba jest bardzo pożyteczną bronią. Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie no, pytam serio. O, właśnie dlatego. A nie. Nie rozwaliłem jej chyba, niestety. Ale bardzo jest to prawdopodobne, kiedy strzelamy kogoś... Już mi lepiej. ...w czerep, z bliska. Niestety, w tej grze jest cenzura, nie ma tak, że widać. Bilecik. No nie, nie chciałem! Nie chciałem zajarać. No ale trudno, no skoro już zajarałem, no to... Czuję się świetnie. Niestety mi będzie spadać masowo ta energia. Tutaj sobie właśnie otworzymy okna, bo trochę duszno. Coś mało tych jego kochanek tu jest i coś mi się wydaje, że parę mogłem pominąć. A może i nie. No dobra, skoro teren jest już czysty. A nie, dobra, pominąłem. Wiem co myślisz, ale wiesz co?
Ja nawet nie lubię gier komputerowych. Okej, no to... Ej! Pytanie za 100 punktów, gdzie one się ukryły? No ale nic. Ciśniemy z powrotem. Już zrobiliśmy zakupy. Okej. Facet ma fajną brodę. Mianowicie widły. Uuuu, widły! Tylko ja bym chciał kolesia z kosą, bo ja pamiętam, że tutaj koleś z kosą szedł. I kosa jest bardzo fajną bronią, ale znając moje szczęście, to pewnie nie znajdę jej. Chyba wszyscy uciekli, czy coś. Nie wiem w sumie dlaczego. Dobra, to wychodzimy. A jest kosa, jest kosa. Oj, nawet młot jest. No to teraz wam zademonstruję mniej więcej, jak, na czym to polega. Więc mamy sobie taki młotek. Witam. Ohohoho, właśnie na tym to polega. Możemy też nim rzucić. Pozwólcie, że w tej misji przejdę, znaczy w tym odcinku przejdę sobie tylko tę misję. A bardziej skupię się na zbieraniu ekwipunku. W następnej misji już przejdziemy sobie cały poniedziałek, całą resztę. Ale tutaj chcę po prostu nabrać tego doświadczenia, znaczy doświadczenia. Ja wiem, co w tej grze się robi, tylko żeby zdobyć jak najwięcej rzeczy bardzo fajnych. O, czas na plony, czas na żniwa, sprzęt to liczy, już nas wzywa. Nie wiem, skąd to znam. Witam. Przepraszam. Ojdź. Chyba coś mu wypadło. Dawid podsiadło. O, witam. O, siema. Co najciekawsze, bo jak pewnie zauważyliście, policjanci są trochę silniejsi od zwykłych cywilów. I też jak zwykłemu cywilowi strzelisz w głowę, to ona po prostu eksploduje i on już nie żyje. Policjanci nie są aż tak wyczuleni. Długo trzeba w nich nawalać, ale wyjątkiem jest właśnie kosa czy widły. To na nich praktycznie zawsze działa. I zawsze... Zawsze dobrze, za pierwszym razem. Dobra, wychodzę właśnie do Johna. O, jaką fajną rzecz zdobyłem. Wychodzę właśnie do Johna. Czy mógłby mnie ktoś sluzować? Dobra, czy ktoś mi przyśle w końcu jakieś dobre żarcie? Czy ktoś mnie w końcu słyszy? No to zdobyliśmy kosę. To lustro Malagi. Mówię wam, to lustro Malagi. O. Chwila, czy ja zdobyłem... Bez odbioru, tu siódemka. Kończę pracę. Ciśnij umery. Chwila, co mi tu... Kto wolny i niepostrzelony, niech wpada. Bo ja pamiętam właśnie, że coś trzeba było zdobyć, żeby... A właśnie, policja. Jak mam tę krótkofalówkę, to mogę policjantów wychwytywać. To jest bardzo pożyteczny bardzo pożyteczna rzecz. Teraz pokażę wam widły. Później możemy robić dokładnie to samo. Z tą różnicą, że ona działa też trochę jak łopata. Ho. Wiecie, co jest najlepsze w kosie? I nie ta kosa, że losowanie kosy robię i będzie śmiesznie. No i uciekli wszyscy. Można takiego kombosa zrobić. O, niektóre osoby nawet przeżywają ten atak. Słuchaj. Ale też z tymi osobami możemy zrobić na przykład to. Spoko. Teraz je poczujesz. Co jeszcze? A, myślałem, że to jest kot. A, to tylko głowa. Co ja tu zrobię? A, dobra. To jest świetna... Naprawdę, to jest świetna zabawa. To się... Oj, i kto wam kazał? Kto wam kazał wpieprzać się w ten ogień? Tak szczerze. Chwileczkę, uratuję was. Nie będziecie już cierpieć. Oj. Teraz tak. Jeżeli my zostaniemy podpaleni, to możemy się obsikać. Tak, to oczywiście logiczne. I wtedy pożaru już nie ma. A póki co się z wami żegnam i do następnego. No ten odcinek rozumiem, że był taki mało normalny.
się na północ. Ale no ogólnie kwestia jest taka, że właśnie chciałem sobie pozdobywać różne fajne rzeczy, a już w następnym odcinku zajrzymy do banku oraz zrealizujemy czek. Na razie.